Dzień dobry, Lwy. Witam Was w horoskopie na lipiec. Zobaczymy sobie, jak będą się pokazywać poszczególne tygodnie lipca, co będzie Waszym wyzwaniem, co będzie przeszkadzało, by osiągnąć to wyzwanie, czego się spodziewacie, czego się nie spodziewacie, czego nie widzicie. Otoczenie, praca, miłość i rada. Zacznijmy od pierwszego tygodnia. Pierwszy tydzień lipca, karta diabła, więc karta, gdzie będziecie poddani jakimś pokusom. Ktoś może Was kusić jakimiś na przykład promocjami, jakimiś takimi atrakcyjnymi kwestiami. To mogą być osoby, które będą takie atrakcyjne, będą takie kuszące i one mogą Was no, tutaj na manowce próbować zwieść. Możecie mieć straty z tego tytułu, z tego powodu, jeśli wejdziecie tu z kimś w układ. Możecie mieć do czynienia z osobami toksycznymi, z relacjami toksycznymi, możecie mieć kontakt z używkami, możecie być bardziej podatni na jakieś właśnie nałogi, na ludzi, którzy w jakiś sposób manipulują, są nieuczciwi, więc tutaj na takie sprawy uważajcie. W pierwszym tygodniu, no diabeł to też takie pójście na skróty, pójście wbrew prawu, jakieś takie namawianie do czegoś, więc możecie być poddani takiej próbie w tym tygodniu, ewentualnie, no właśnie, żeby czegoś nie podpisać, coś na przykład zrobić bez jakiejś umowy, więc tutaj takie kwestie właśnie, które będą brzmieć atrakcyjnie, ale summa summarum możecie na tym źle wyjść. Drugi tydzień lipca to dwójka mieczy, nie będziecie mogli podjąć jakiegoś wyboru, będziecie nad czymś zastanawiać, niezdecydowanie się pokazuje. No i tutaj tak jakbyście zbierali informacje na temat czegoś, tu mogą być jakieś opcje, dwie mogą być opcje do wyboru, ale nie będziecie chcieli podjąć tego wyboru, dopóki nie poznacie wszystkiego, dopóki nie zobaczycie całokształtu danej sytuacji. Także tutaj chcecie podjąć mądre, słuszne decyzje, ale musicie zobaczyć wszystko takim, jakim jest, więc trochę czasu na to trzeba będzie. Więc tu jest takie zastanawianie się nad podjęciem jakiejś decyzji, nad jakimś wyborem. Trzeci tydzień lipca to królowa kielichów. Możecie mieć do czynienia z osobami z żywiołu wody, rak, ryby, skorpion, ale tu możecie mieć do czynienia. Mogą być ważne kwestie matki, kwestie przyjaciółki, siostry. Może jakaś wizyta u lekarza być istotna. No tu mogą być jakieś pasje, no jakieś działania artystyczne, być może dla kogoś z Was. W każdym bądź razie tutaj też jakieś podejmowanie być może decyzji, kierowanie się uczuciami w ogóle w trzecim tygodniu, jakieś partnerstwo, relacje, partnerstwo, też partner może być istotny, więc jakieś kwestie takie domowe, relacji, przyjaciół, miłości, przyjaźni, no takie tutaj relacje. W czwartym tygodniu lipca pokazuje się kapłanka, no czyli takie bardziej, powiedziałabym, wyciąganie wniosków, obserwowanie otoczenia, tego, co się dzieje, raczej taka bierność, spokojność, decyzje na spokojno podejmowane, na spokojnie, wyciąganie jakichś właśnie wniosków, kierowanie się intuicją, może niektórzy z Was będą chcieli się dokształcać, doczytać coś, więc tutaj jakieś kursy, szkolenia również mogą być, możecie się nad tym zastanawiać, na przykład, czy jakiś kurs sobie zrobić. Kapłanka to również matka, więc tutaj też pokazują się takie kwestie właśnie związane z matką być może. Matka, siostra, przyjaciółka, również osoba zaufana, więc tutaj również jakieś takie rozmowy, doradztwo może właśnie u takiej kobiety, bardziej z kobietami styczność niż z mężczyznami. Co będzie Waszym wyzwaniem? Dziewięć mieczy, nieprzejmowanie się czymś, niemyślenie za dużo w tym miesiącu, bo tutaj pokazuje się, jakbyście mieli mieć jakieś problemy, jakąś sprawę, sytuację taką, która wymaga przemyślenia i cały czas myślicie i myślicie i cały ten lipiec upływa właśnie w takim przekonaniu myśli. Cały czas po prostu szukać jakichś rozwiązań w głowie, jak załagodzić jakąś sytuację, jak tutaj
coś tam załatwić, więc cały czas gdzieś tutaj myślenie się wam włącza, więc wyzwaniem będzie po prostu, żeby aż tak nie dobierać do siebie pewnych rzeczy, pewnych myśli, pewnych sytuacji, żeby aż tyle nie myśleć, żeby nie wyolbrzymiać też pewnych rzeczy, bo czasem, wiadomo, w naszej głowie tłoczą się różne myśli i tutaj mogą was nachodzić też różne myśli. Dlatego wyzwaniem będzie właśnie niedobieranie sobie do siebie czegoś, aż tak mocne nieprzeżywanie czegoś, żeby po prostu nawet po nocach nie spać i myśleć. Starajcie się to ograniczać. W każdym razie wyzwaniem będzie właśnie też niewyolbrzymianie pewnych rzeczy, pewnych. No zobaczmy, a blokować was będzie dziesiątka mieczy, czyli karta, która mówi o tym, no właśnie, zakończenia początki tak naprawdę. Czyli ja bym powiedziała, że skoro macie się nie przejmować, no to blokować was jednak będą tutaj myśli, te miecze cały czas gdzieś tutaj, niby na chwilę odejdziecie od czegoś, ale gdzieś tu będą powracać jak bumerang jakieś te myśli. Cały czas jakieś niezakończone sprawy, coś wam nie dawać będzie spokoju i to was będzie męczyć, gnębić w lipcu. Jakieś niedokończone sprawy, jakieś przykre sprawy, jakieś załatwienie czegoś, doprowadzenie pewnych spraw do końca. No i powiedziałabym, że będziecie bardzo chcieli, a wiadomo, no trzeba zastanowić się, przemyśleć pewne rzeczy i stąd tutaj. Także ciężko wam będzie w tym miesiącu o czymś zapomnieć, ciężko będzie coś zostawić, bo będziecie chcieli tutaj zakończyć jakieś sprawy. I stąd to myślenie, stąd to zastanawianie się, co będzie lepsze, co tutaj wybrać, którą ścieżkę wybrać na przykład, więc no to ciężko wam będzie naprawdę po prostu no, oderwać swoje myśli od tej jakiejś sytuacji, która tutaj mocno wam się gdzieś pokazuje. Dobrze, a czego się nie spodziewacie? Czego nie widzicie? Mak. No właśnie, że koło was być może są takie kwestie, które są w stanie wam pomóc. Może nie widzicie tego, tutaj myślicie nad jakimiś rozwiązaniami dosyć mocno, jakieś sprawy nie dają wam spokoju, a tutaj nie widzicie tego, że tak naprawdę jesteście w stanie sobie z tym poradzić. Jesteście w stanie rozwiązać ten konflikt, jesteście w stanie rozwiązać tą sytuację, o której tutaj myślicie, która wam nie daje spokoju w tym miesiącu. A więc Mak mówi o tym, że dasz sobie radę, tylko działać trzeba. I że macie wszystkie jakieś takie instrumenty, powiedzmy, które są w stanie osiągnąć ten spokój. No bo tutaj chodzi chyba o ten spokój właśnie, żeby tak nie myśleć, żeby coś załatwić i po prostu mieć to z głowy. I jesteście w stanie to osiągnąć, ale tylko nie dostrzegacie z jakichś powodów. Otoczenie. Księżyc, no właśnie, ktoś tutaj w otoczeniu, macie niełatwe otoczenie, bo księżyc to są tajemnice, sekrety. Niekoniecznie ktoś wam tu chce pomóc, tak? Więc może być tak, że czujecie, że jesteście sami na przykład z jakąś sprawą, sytuacją, że tutaj to otoczenie jest takie zamknięte, że otoczenie nie chce was wspierać, pomagać. No, księżyc to taka karta, która mówi o tym, że tu są niejasności. Są sekrety, tajemnice. Nie wiem wszystkiego do końca. No właśnie, i tutaj to może być brak wsparcia też w tym otoczeniu, tak bym powiedziała. Jakieś cały czas sekrety, tajemnice, coś tutaj ktoś coś robi dookoła, ale nie mówi o tym wam, nie jesteście o czymś informowani, dowiadujecie się na końcu albo wcale, albo w ogóle od osób trzecich, bym powiedziała, więc tutaj takie kwestie w otoczeniu. Praca w lipcu. Praca dla osób, które pracują, zobaczmy. Osoby, które pracują, mają siódemkę mieczy i szóstkę buław. Ja bym powiedziała, że tu się uda rozwiązać jakieś konflikty w pracy. Powiem tak, w pracy pojawia się złodziej, pojawia się osoba nieuczciwa, sytuacje, które są nieuczciwe, takie podbieranie sobie klientów, nieuczciwa konkurencja, tak? Nieuczciwe osoby, z którymi pracujecie, powiedzmy, biurko w biurko. I takie coś mi się pokazuje tutaj, ale szóstka buław jest, więc powiem bardzo dobrze, bo tak jakby się to udało rozwiązać. Tak jakbyście sobie z tymi sytuacjami poradzili. Tutaj Mak mówi, że macie taką możliwość sobie poradzić z tym. Możliwe, że przeżywacie właśnie tutaj sytuację, na przykład w pracy, bo to otoczenie jest no, kiepskie, może szef też nie, na przykład jest taki, że nie chce współpracować z wami, tak? Więc różnie może być.
że na przykład możecie się czuć wykorzystani w pracy czy wykorzystywani. Natomiast szóstka buław mówi o zwycięstwie, mówi o tym, że dacie radę, że tutaj ktoś może faktycznie wyciągnie do was rękę, pomoże. A jak nie, to sami sobie poradzicie z tymi kwestiami tak naprawdę. Ja bym powiedziała, że wyjdziecie tutaj z czegoś. Więc jeżeli na przykład jakaś firma nie zbyt dobrze prosperuje, jest to wasza firma, no to uważam, że w lipcu sobie dacie sobie radę z tym. Poradzicie sobie, wyjdziecie tutaj z tego. Sześć buław to karta zwycięstwa. Więc bez względu na to, co tu się będzie działo w tej pracy, jak z jakimi osobami będziecie mieć do czynienia, bo tu mogą być te osoby nieuczciwe, może ktoś nie chce płacić faktury, może ktoś tutaj robi przeciwko wam jakieś rzeczy, niby udaje przyjaciela, tak, w pracy siedzicie, nie wiem, biurko w biurko, a tutaj działa podstępnie przeciwko wam, ale wy to sobie rozgryziecie, wydacie sobie tutaj radę i tu się tu mi pokazuje, że nawet może jakiś awans, poradzicie sobie z trudnymi sytuacjami i jakiś nawet może z tego tytułu będzie profit, zadowolenie, awans. Możecie zostać docenieni, że sobie daliście świetnie radę. Więc to mogą być jakieś trudne, problematyczne kwestie w pracy, ale sobie z nimi poradzicie. Dobrze, a dla osób, które szukają pracy, zobaczmy, cesarz i wisielec, to mogą być tu rozmowy kwalifikacyjne jakieś, ale powiedziałabym, że no, mogą być trudne. Tak naprawdę bardzo powoli się to będzie działo, bardzo powoli może będziecie rozmawiać, może starać, będziecie się o pracę w jakichś instytucjach państwowych i tutaj trzeba będzie trochę czasu. Trochę czasu, że to nie jest takie rozstrzygnięcie na już, że dziś idziecie na rozmowę i jutro dostajecie informację, że zostaliście przyjęci lub też nie, tylko po prostu tu trzeba będzie poczekać. Tutaj się coś opóźnia, tutaj no, wisielec, tak? Czyli coś wisi w powietrzu, można powiedzieć, tak? Coś się nie realizuje z jakichś tam powodów, więc myślę, że trzeba będzie poczekać na jakąś odpowiedź. Więc tak, jest szansa na rozmowy kwalifikacyjne, jest szansa tu na pracę, ale trzeba będzie trochę cierpliwości, żeby poczekać na tą odpowiedź, że na przykład dostaliście tą pracę lub nie, albo ta procedura kwalifikacyjna będzie trochę trwała, więc w niektórych przypadkach tak może być również. Więc też się to ukazuje pozytywnie, ale trzeba będzie poczekać. To nie jest tak, że dostaniecie pracę o na już. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś instytucje państwowe, bym powiedziała. Jakieś takie bardzo ważne rozmowy z osobami wysoko postawionymi, bym powiedziała. Tak? Więc tutaj jakieś kwestie poczekania, przeczekania. Niektórzy z was mogą się spóźnić na rozmowę. Jakaś rozmowa może zostać odwołana. No, też tak może być. Być może niektórzy z was zobaczą, dostrzeżecie też coś. A jeśli chodzi o jakieś oferty pracy, coś, co pozwoli wam później, no jak na jakieś wyciągnięcie innych wniosków, zobaczenie czegoś w innym świetle na tej zasadzie, więc tutaj może być tak, że niekoniecznie się na przykład wy zgodzicie na jakąś ofertę pracy. Miłość, relacje, zobaczmy, w lipcu dla was. Jeśli chodzi o osoby, które są w związkach, to jest karta siły oraz karta 10 kielichów. Bardzo dobre karty, bardzo dobry układ. Tu macie wsparcie i pokazują się jakieś rodzinne uroczystości w lipcu i spotkania rodzinne z przyjaciółmi i w ogóle wyzwaniom jakimś sprostacie, trudnym sprawom. Dacie sobie radę, poradzicie sobie, tu będziecie wsparciem dla rodziny, możecie pomagać, możecie aktywnie spędzać czas z dziećmi, z partnerem, w ogóle z rodziną, z przyjaciółmi. Więc się pokazuje to bardzo, bardzo dobrze. Nic tutaj złego nie widać w relacjach. Bardzo dobre karty. Tak jak mówiłam, trudne konflikty jesteście w stanie zażegnać. Nawet jakby się coś tutaj działo, no to jesteście w stanie temu zaradzić. A jeśli chodzi o relacje i osoby, które szukają, zobaczmy. Dla osób, które szukają jakiejś miłości, powiedzmy jakiejś relacji, pokazuje się piątka mieczy i czwórka monet. Więc ja bym powiedziała, że tutaj jakieś porażki. Porażki, jeśli chodzi o osoby, z które będziecie spotykać na swojej drodze. Więc gdzieś tu możecie czuć takie zniesmaczenie. To mogą nie być osoby, które będą wam odpowiadać w jakiś sposób. No tutaj powiedziałabym, że będziecie się trzymać jakiejś swojej sytuacji stabilnej, czyli raczej nie będziecie skorzy do. No, na pewno na siłę nie będziecie szukać. O, na tej zasadzie nie będziecie też ryzykować. Tutaj raczej rozczarowania się pokazują, więc myślę, że nie będziecie też jacyś natarczywi, nie będziecie się mocno trzymać kogoś, kto jest jakiś taki
niezbyt fajny. Tu pokazuje się, że jest jakieś rozczarowanie jakimiś właśnie sytuacjami, ludźmi. Tu mogą być osoby, które mogą chcieć, no, wam tak, nie wiem, wykorzystać was, ale nie pozwolicie sobie, tu patrzę, nawet jeśli finansowo ktoś by chciał was wykorzystać, to myślę, że tutaj nie dacie się wykorzystać finansowo, natomiast, no, wiadomo, niesmak pozostanie, tak, po takiej osobie, więc tutaj to widać. No, także coś tak pokazuje, a zobaczmy radę. Rada jest trójka monet, czyli współpraca. Współpraca. Chodzi o to, żebyście nie chcieli wszystkiego sami, tylko żebyście na przykład podejmowali jakieś decyzje wspólnie, doradzali się. Tutaj faktycznie, no, karty pokazały, że trochę przemyśleń będzie, trochę takich sytuacji może być, nad którymi się mocno będziecie zastanawiać, więc warto tutaj właśnie z kimś albo wejść w układ jakiś, albo skorzystać z jakiejś pomocy. Warto współpracować, warto też tu komuś pomagać, jeśli mówimy o biznesowych jakichś przedsięwzięciach. To też tutaj warto się udzielać. No bo tutaj jest tak, jakbyście to wy mogli być na górze. Tutaj mówiłam zresztą, że to wy sobie poradzicie, ale poradzicie sobie, bo macie jakieś umiejętności, które wykorzystacie. I tutaj dobrze jest się tym właśnie posługiwać. W każdym bądź razie, no, współpraca będzie istotna w tym miesiącu dla was, żeby dogadywać się z ludźmi, żeby, no, tworzyć takie harmonijne, jakieś, powiedzmy, układy w cudzysłowiu. I tutaj więcej tym zdziałacie niż właśnie w pojedynkę. Także życzę wam bardzo dobrego lipca i do usłyszenia. Cześć!